Czas na kolejny film o LK7. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesi, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Dokładnie w tym miejscu znajduje się Warszawa Wschodnia, która kolejno po przebudowie i zakończeniu przebudowy Warszawy Zachodniej ma rozpocząć się z przebudową. Przetargi na przebudowę najprawdopodobniej niedługo poznamy i właściwie niedługo zostaną ogłoszone, a więcej o całej przebudowie powiem niedługo, bo spokojnie jakiś specjalny materiał na ten temat również przygotuję. Tymczasem dzisiaj o linii kolejowej numer 7, która się ciągnie stąd bezpośrednio na Wawer, do Otwocka i jeszcze dalej, ale mówię o odcinku tylko i wyłącznie do przystanku kolejowego Warszawa-Anin, bo na tej trasie teraz trwa przebudowa. Przebudowa oznacza dobudowę dwóch nowych torów na tej całej trasie, budowę nowego przystanku kolejowego Warszawa-Grochów, który w tym miejscu się będzie znajdować, oraz paru jeszcze innych zmian na linii 506. Zerknijmy sobie tutaj dokładnie. Warszawa Grochów powstanie w tym miejscu, w tej przestrzeni pomiędzy torami tutaj. Torami na samej górze oczywiście. Ale jak możecie zobaczyć, na razie tutaj się jeszcze nic nie dzieje. Zdjęcia co prawda są mniej więcej no już sprzed tygodnia, ale znaczy tutaj dużo się nie zmieniło. Znaczy, teraz już tutaj faktycznie prace przyspieszają i będą trwać przez najbliższe pół roku. Powinno tutaj powstać dużo nowych zmian. Całe torowisko będzie wymienione na zupełnie nowe, jak i również wszystkie perony będą też całkowicie nowe. Ale na Warszawa Olsztyn-Grochowska nie zmieni się aż tak dużo, w sensie coś pozostanie ze starego. Po pierwsze, wiata jest zabytkiem, więc musi pozostać, będzie odrestaurowana i możliwe, że będzie mieć jakąś przestrzeń może w środku zagospodarowaną, jakiś sklepik na peronie, kto wie. Peron oczywiście będzie całkowicie odnowiony, w skrócie będzie po prostu postawiony nowy, będzie wyburzone to, co tutaj widzicie. Jak widzicie też tutaj na górze nie ma sieci trakcyjnej nad torami, ona już została zdemontowana, a same torowisko jeszcze jest, ale de facto też jest już rozkładane, co możemy zobaczyć po drugiej stronie kładki. Dokładnie tutaj jak zobaczymy, kładka jest, o kładce za chwilę też powiem, bo kładka też będzie przechodzić przebudowę, ale w tym miejscu możemy zobaczyć, że szyny są odmontowane, pociąg po tym nie przejedzie, są postawione na górę nogami, właściwie przestawione na prawy i lewy bok i sobie tak tutaj po prostu leżą na środku torowiska. Co do kładki, kładka będzie, z tego co mogę wyczytać z informacji, to będzie odrestaurowana. Nie będzie budowy nowej kładki, nie będzie budowy tutaj przejścia podziemnego, kładka pozostanie. Także to jest na plus, minus, no jak zwał, tak zwał. Na pewno to nie jest najlepsze, bo kładka nie jest w najlepszym stanie. Pytanie, jak bardzo będzie odrestaurowana, czy będą faktycznie nowe schody, czy będą jakieś możliwości prowadzenia roweru w inny sposób niż windą, bo powstaną też windy, zarówno będzie dojście z windy z peronu, jak i również z drugiej strony, czyli ze strony wschodniej, tam przy terenach kolejowych, tam też będzie nowa winda, w specjalny, dosyć ciekawy sposób wstawiona, ale będzie, windy będą dobudowane do całej konstrukcji kładki, a kładka pozostanie. Będą też nowe zejścia z peronów, na jednym i drugim krańcu będzie też zejście przez tory, czyli w poziomie szyny, bezpośrednio na część zachodnią, czyli tak jak teraz patrzymy z ujęcia na lewą stronę. I w ten sposób to się połączy. Aktualnie peron jest już całkowicie wyłączony z użytkowania, tylko na spokojnie mogę tutaj latać dronem. No i właściwie pewnie jak już teraz byście tam pojechali, peronu już nie ma, więc to są ostatnie ujęcia, jak jeszcze tutaj cokolwiek powstało. Tutaj od drugiej strony, tak jak teraz patrzymy, przejście w poziomie szyn pozostaje, tak jak powiedziałem przed chwilą. Także będą dwa przejścia w poziomie szyn i będzie przejście przez kładkę. Lecimy sobie dalej i zobaczymy, jak wygląda linia kolejowa numer 506, przez którą aktualnie wszystkie pociągi jeżdżą. Przez chwilę, w czerwcu, pociągi nie kursowały w ogóle na odcinku Warszawa-Wawer, Warszawa-Radość, jak dobrze pamiętam. I to był chyba dosyć duży paraliż. Warszawa-Radość.
To był dosyć duży paraliż. Na szczęście pociągi teraz mogą już kursować po nowej linii kolejowej numer 506. Ona docelowo jest realizowana, a właściwie przebudowana dla pociągów dalekobieży, aby mogły z dużą prędkością objeżdżać całą Olszynkę Grochowską bez zatrzymywania na peronach i po prostu objeżdżać te tereny z większą prędkością. Tutaj się kończy, cała, znaczy łączy się z pozostałą magistratą koleją, która w tym miejscu jest, do Warszawy Wschodniej i stąd pociągi sobie na spokojnie jadą zgodną prędkością do Warszawy Wschodniej. Ten układ torowy tutaj najprawdopodobniej będzie jeszcze trochę ruszany i przebudowany w ramach samej budowy Warszawy Wschodniej, bo Warszawa Wschodnia będzie miała dosyć mocno przebudowane torowisko. Na pewno od tego miejsca rozpocznie się przebudowa, bo chodzi nie tylko i wyłącznie o przebudowę samej stacji, jak i również całego układu torowego, tak aby można było puścić na przykład pociągi bezpośrednio z linii wawerskiej do Warszawy Gdańskiej z pominięciem właśnie całkowicie Warszawy Wschodniej. Aktualnie to jest trudne do zrealizowania. Chyba z tego co pamiętam jest tylko jeden tor, który w jakiś sposób okrężny dałoby to się jakoś zrobić. Docelowo ma być to normalny tor, który będzie można normalnie w ten sposób wykorzystać, aby pociągi mogły kursować po dwóch torach, właśnie mijając Warszawę Wschodnią. Jeszcze sprawdziłem teraz na mapie i dokładnie mamy tutaj zmianę, aby z linii kolejowej nr 7 dało się wjechać, bo aktualnie tylko z 506 można wjechać w kierunku Warszawy Gdańskiej, czyli bezpośrednio przez przystanek kolejowy Warszawa Torgówek, który cały czas jest bardzo majętnie wykorzystany przez pasażerów. Tymczasem w tym miejscu zakład unieszkodliwania stałych odpadów komunalnych cały czas powstaje, o nim tam wspominam tylko co 2 miesiące. Jest budowa. Jak będę mieć chwilę wolnego czasu, to nagram o tym budynku film, bo wiem, że czekacie, żeby ktoś nagrał o tych śmieciach. Natomiast zanim do tego dojdzie, to skończmy dzisiejszy film, bo to jest chyba najważniejsze. Tutaj, w tym miejscu, mamy dwa zupełnie nowe tory, które zostały przebudowane. Na tym odcinku jest, co prawda, jeden przejazd kolejowy, ale tutaj po prostu jest zbyt mały ruch i PKP nie chciało budować tutaj żadnych wiaduktów, chociaż możliwe, że w przyszłości powstanie, bo jak tutaj będzie STP Kozia Górka Metra, to może być trochę większy ruch, dlatego pewnie wtedy może się rozpocząć tutaj budowa jakiegoś wiaduktu, aby można było wjechać jakoś od drugiej strony w sensowny sposób na Olszynkę Grochowską. Tymczasem dalszy odcinek właściwie jest całkowicie nudny, znaczy jeżeli chodzi o atrakcje. Cały odcinek to są zwykłe dwa tory z siecią trakcyjną, która jest całkowicie oczywiście już rozwieszona, bo pociągi po tym odcinku funkcjonują. Następnie jeżdżą zarówno pociągi dalekobieżne, jak i pociągi podmiejskie, czyli wszystkie SKM, koleje mazowieckie czy PKP. Także w ten sposób to mniej więcej teraz tutaj funkcjonuje. No, nie będę ukrywać, że dosyć ciekawie to wygląda, kiedy się z Warszawy Wschodniej wyjeżdża na tory trochę dalekobieżne, bo nie można pojechać na linii podmiejskie, a następnie pociągi jadą omijając cały przystanek kolejowy Warszawa Olszynka Grochowska. Tak, bo teraz pociągi tam się nie zatrzymują, po prostu mijają tą stację i trzeba korzystać z komunikacji miejskiej lokalnej w okolicy. Tymczasem w tym miejscu jest aktualnie przejście przez tory, trochę nielegalne i po drugiej stronie też było przejście. Aktualnie w tym miejscu przejścia kolejowego nie ma, co możecie zobaczyć właśnie w tym miejscu. Było planowane, chociaż ustawienie przejazdu technicznego. Ostatecznie na razie tutaj nic nie mamy, więc zobaczymy, jak faktycznie ta budowa się skończy. Natomiast na linii kolejowej nr 7, pierwszych torach, które pokazywałem wam przy tym przejściu, udało się dogadać z PKP i faktycznie będzie przejście w poziomie szyn z sygnalizacją świetlną, tak aby można było przechodzić, aby po prostu piesi mogli przechodzić do tego rezerwatu, który w tym miejscu się znajduje. Nie będę ukrywać, że do rezerwatu Olszynka Grochowska z tej strony mnóstwo ludzi chodzi, więc ma pozostać przejście, tylko pytanie, czy przez 506 również będzie przejście, tego po prostu na razie jeszcze nie wiem. Tymczasem w tym miejscu widzimy dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie całkowicie wyburzenie starej linii kolejowej nr 7, natomiast jest to o tyle ciekawe, że jak zobaczycie na kolejnych ujęciach, owszem, wyburzają, ale sieć trakcyjna pozostała. W skrócie, sieć trakcyjna jest, ale torów nie ma i duża przepaść jest na dół. Także gdyby pociąg się trzymał tylko i wyłącznie sieci trakcyjnej, to by jeszcze przejechał. No, ale to taka ciekawostka bardziej. Natomiast widzimy tutaj dokładnie, że nowy tor jeszcze jest. Stary tor jest całkowicie likwidowany. Aktualnie użytkowane tory są, chociaż nie są w docelowej orientacji. Tutaj się jeszcze trochę będzie zmieniać trasy. I tutaj na przykład to widzimy w tym miejscu, gdzie pociągi będą teraz jechać tutaj, pod wiaduktami Marsa. W tym dokładnie miejscu, gdzie widzicie elki peronowe zlokalizowane po prawej stronie, będzie się zaczynać peron. Peron będzie w naszą stronę,
I tu miejscu, gdzie teraz dron leciał, będzie się znajdować drugi tor w kierunku Warszawa, znaczy w kierunku Otwocka. A ten tor, który tu widzicie po lewej stronie, aktualnie jest w kierunku Otwocka, natomiast docelowo to będzie tor w kierunku Warszawy Wschodniej. I tutaj będzie się znajdować peron nowy z wejściami bezpośrednio również na wiadukty Marsa, na przystanki autobusowe. To jest duża zaleta, to jest duży nowy węzeł komunikacyjny i pewnie będzie całkiem nieźle wykorzystywany przez pasażerów, którzy będą na przykład chcieli dojechać do Rembertowa, czyli do Wesołej, ale znaczy do Rembertowa to może niekoniecznie, ale do Wesołej na pewno będzie dosyć dużo osób korzystać z tego połączenia. A w tym miejscu będzie przejście podziemne i wyjście z tego peronu od drugiej strony, bo z jednej strony będzie można wyjść przez wiadukt, z drugiej przez przejście podziemne, a stare perony, które w tym miejscu się znajdują, jak widzicie już ten po prawej stronie, jest usuwane i wyburzone, natomiast drugi peron jest aktualnie pozostawiony w tym miejscu, ponieważ on pełni funkcję, który jest teraz peronem głównym, bo perony obydwa w tym miejscu będą wyburzone. Docelowo będzie tutaj tylko i wyłącznie jeden peron, ale pod wiaduktami Marsa, czyli w tym miejscu nic nie będzie. Natomiast stary peron, który się tam znajduje, jest teraz użytkowany w ramach aktualnej organizacji ruchu, ponieważ coś tutaj po prostu trzeba było zostawić, jakiś peron do obsługi pasażerów w tym miejscu. Dlatego jest jeszcze stary peron niewyburzony w tym miejscu. Jak widzicie, koleje mazowieckie właśnie na niego wjeżdżają. Można się do niego dostać poprzez przejście od tej strony w poziomie szyn. Nie będę chyba ukrywać, że pasażerowie nie są zachwyceni, że z drugiej strony nie ma przejścia w poziomie szyn i z niego korzystają, chociaż jest nielegalne. Natomiast przez to tutaj układ torowy nie jest jeszcze w ostatecznym kształcie. To się jeszcze tutaj po prostu będzie zmieniać. Przez to, że nie zostały wyburzone całkowicie te dwa stare perony i ruch pociągów musiał być pozostawiony. Takie pociągi mogą tutaj funkcjonować i obsługiwać pasażerów, bo docelowo po prostu nie będzie tam peronu, tylko będzie w miejscu tego starego peronu nowy tor dla pociągów dalekobieżnych. A tutaj kolejne przejście podziemne, właściwie pierwsze z całej serii, znaczy pierwsze w tym miejscu, trzecie już jak lecimy. Przejście podziemne będzie tutaj dosyć dużo na odcinku całym Wawerskim, po to, aby połączyć ruch lokalny, ruch pieszy z całą infrastrukturą i właściwie po prostu po to, aby linia kolejowa nie rozdzielała mieszkańców, tylko faktycznie, żeby była możliwość połączenia się z jednej na drugą stronę. Wszystkie właściwie przejścia podziemne będą miały i pochylnie, i schody, ewentualnie zamiast pochylni w niektórych miejscach mogą być windy. Zaletą pochylnie jest to oczywiście, że nie mogą się zepsuć, natomiast tak jak mi piszecie w komentarzach, osoby niepełnosprawne naprawdę nie lubią wind, że nie lubią naprawdę pochylni, bo męczenie się z korzystaniem z tego typu obiektów jest całkiem duże. W tym miejscu będą też rozjazdy przed, znaczy właściwie już na stacji Warszawa-Wawer, ale jeszcze przed peronami, a w tym miejscu jest kolejne przejście podziemne, gdzie jak widzicie trwają prace przy kolejnym wykopie, kolejnej części przejścia. No i w tym miejscu nie mamy zupełnie starych torów dla pociągów podmiejskich, które będą tutaj jechać po tej stronie, gdzie po prostu nie ma teraz stanowiska. Następnie widzimy nową nastawnię Warszawa-Wawer, która w tym miejscu się znajduje. Stary budynek pozostaje, bo jest zabytkiem, ale tam nie będzie po prostu się nic działo, z tego co wiem. Pewnie to będzie po prostu taki pusty, wolno stojący budynek. A dalej widzimy stary peron Warszawa-Wawer. Stary peron Warszawa-Wawer jest teraz całkowicie wyburzony, ale podobnie jak na Warszawa-Olszynka Krachowska jest wpisany do rejestru zabytków, więc sama wiata musi pozostać. Sam budynek dworcowy jest nieruszany, tylko i wyłącznie przejście podziemne będzie dochodziło do starego budynku dworcowego, przez który jest teraz wyjście za pomocą schodów, natomiast winda będzie się znajdować po prostu przed samym budynkiem, tak aby można było się wydostać stamtąd. Natomiast na samym peronie będzie winda, żeby można było dostać się w jakiś sposób na dół do przejścia podziemnego, nowego, a sama wiata, jak widzicie, właśnie tutaj pozostaje, a perony, no perony są całkowicie wyburzone. To też ciekawostek, możecie zobaczyć, że pod peronami nic nie było, tylko łącznie był piach usypany. I jeszcze tutaj oczywiście nie było ani elektronowych, ani specjalnych płyt peronowych, które znamy z nowych peronów. Tymczasem tutaj widzimy tymczasowy przystanek kolejowy, o którym mówiłem właśnie w czerwcu. Ten przystanek kolejowy w tym miejscu się znajduje jako stacja tymczasowa i zastępcza za Warszawę-Wawer. Ma on funkcjonować do końca roku, bo sama przebudowa no, będzie trwać dłużej, ale nie wiemy dokładnie kiedy, bo PKP na razie nie powiedziało się w tej sprawie. Nie mamy oficjalnej daty już teraz zakończenia tej budowy. Miało być do końca tego roku. Już teraz wiemy, że oczywiście ten termin jest całkowicie nierealny, ale w tym miejscu powstał przystanek tymczasowy, a właściwie peron tymczasowy,
aby pasażerowie w okolicy mogli cały czas mieć dostęp do pociągów. Bardzo dobrze, bo faktycznie tutaj byłby duży problem. Szkoda mimo wszystko, że nowy peron nie powstaje pod wiaduktami, podobnie jak na Marsa, bo wtedy byłaby możliwość kolejnej wygodnej przesiadki właśnie dla pasażerów z na przykład Wesołej. No ale no cóż, strona miłosna nie uzyskała takiego możliwości połączenia. Natomiast tutaj trwają prace faktycznie przy budowie nowego peronu, a pozostałe cztery tory, które tutaj widzicie w tym miejscu na stacji Warszawa Wawer, już są podobnie jak wcześniej, bo to się to po prostu zmieniło, chociaż sam układ torowy, jeżeli chodzi o rozjazdy i lokalizację ich, trochę się pozmieniał, no bo oczywiście tutaj są zmiany, dlatego żeby pociągi mogły jeździć z większą prędkością przez całą tą stację. No i dalej kolejne przejście podziemne w tym miejscu, jak widzicie. No i to jest ostatnie przejście podziemne na aktualnej przebudowie. Kolejne przejście podziemne będzie już bezpośrednio na Warszawa Ani, no tutaj w tym miejscu się znajduje, a tutaj jak widzicie tory nagle skręcają w prawo, bo trwała w ostatnim właśnie czasie przebudowa i połączenie tych torów starych z nowymi. Docelowo oczywiście te tory, które skręcają teraz, będą jechać prosto dla pociągów dalekobieżnych, ale aktualnie, żeby pociągi mogły jakkolwiek tutaj funkcjonować i ruch pociągów mógł być pozostawiony, po prostu jest taka specjalna tej przełączenie, specjalne połączenie torów zrealizowane na czas do docelowej organizacji ruchu i docelowego układu torowego. Tak wygląda cała ta inwestycja. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja będę niedługo mówić też oczywiście o dalszej przebudowie do Otwocka, od Warszawa Wawer, ale ta budowa jest zaplanowana na od 2024 do 2026 chyba, więc jeszcze chwilę czasu mam, ale o tym też niedługo będzie film. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!